Starosto, przedstawiciele władz i wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, tą dzisiejszą uroczystością wpisujemy się chyba w te słowa, które powiedział nam nasz rodak, honorowy obywatel Kolna, a jesteśmy na ziemi kolneńskiej, bo chcemy uczcić tych, którzy 600 lat temu tę miejscowość Janowo zaczęli tworzyć. I tych, którzy 77 lat temu zostali rozwiązani, a należeli do 110 zapasowego pułku ułanu. Oni, nawiązując do Ewangelii dnia dzisiejszego, wykonali dzieło, do którego zostali przeznaczeni. I swoją pracą, swoją postawą zakładali tę społeczność, a ci, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny, naszej wolności, wielu z nich tę walkę przypieczętowało własnym życiem i zdrowiem. Oni byli tymi, którzy czyniąc to, co czynili, nie patrzyli na żadne nagrody, ale wykonali to, do czego się zobowiązali. Dlatego ich dzisiaj czcimy. Dlatego ich dzisiaj wspominamy i dziękujemy Bogu za to wielkie dzieło, w które oni swoim życiem, postawą, ofiarą swojego życia się wpisali, bo oni tworzyli historię. Historię, o której święty Jan Paweł powiedział, że na jej gruncie wyrastają następne pokolenia. I wszystkie pokolenia tworzą historię i ją zapisują. Bardzo Państwa proszę o odsłonięcie tablicy i pamiątkowego pomnika z okazji 600-lecia Janowa. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Ta tablica i ten kamień będą tutaj na lata, na wieki, będą przyszłym pokoleniom upamiętniać to, co się dzisiaj 2 października w Janowie wydarzyło.